Pierdolni. Aj, Dragol, kurwa, nie! Cisza! Pięknie! Jeden dla nas! Pierdolni, pierdolni. Aj, Dragol, kurwa, nie! Ja dopiero zaczynam myśleć. Jak to dobra? A kurde. Jej. Panie sędzia, to ja znajdę żółtą. No co pan? Ale to jest tu może. Jak mnie skazuje, że byłem kurwa na dachu taki, kurwa do przodu. Bij do kurwa. Ale wolę, żeby zagrały do tyłu, żeby cofnęły po krawędzi. Jeszcze! Jeszcze! Co? Co? To na cię wchodzi. Wchodzi się z trupem w lody. 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 Oni są sali, kurwa! Zagrajcie coś w piłku! Tak. No. Tak. Irek, druga asysta.
Jest. Kurwa, tu miałeś wyłożoną piłę, no. Uderz, uderz! Lewo wiatr! Mariusz dzisiaj gra najlepiej. Dawaj bomba. Przyjdź, nie czekaj. Aj, kurwa, mać teraz. Kurwa, nie ma nikogo. Gdzie ten środek u nas? Strasznie puste. Zobacz, czterek praktycznie poszedł. Oddaję piłkę, no widzisz, on oddaje piłkę. O ja. Bobek! Piło! Złoś konia, żeby zrobić! Krótki słupek, kurwa, i masz prawo! O kurwa, widziałeś to? Kurczę. Szybki wyjazd! Koniec. 3-3 sprawiedliwy wynik? Sprawiedliwy, jak najbardziej, jeżeli chodzi o samą grę. Ale zdenerwowała mnie postawa zawodników. Jeżeli chodzi o derby, to tak się nie podchodzi do derbów. To trzeba z sercem zagrać, a każdy zagrał, żeby odegrać swoją scenę. No właśnie, najlepszym na boisku w oczach kibiców był Mariusz Barszcz, a reszta to powiedzmy taka podwórkowa kopalina. No tak było. Mniej więcej. Starał się, chociaż chłopak walczył. Widać, że nie bardzo wszystko wychodziło całej drużynie. Jakby całej drużynie szło, to może i jemu lepiej, ale
walka tylko u niego po serce, jeżeli chodzi o te derby. Postawa bramkarza. No chyba już jest chyba czas zmienić. Chyba najwyższa pora, bo najwyższa pora trzeci gol to ewidentny tak. Jego błąd. Tak. Szpagat, kontuzja, że szedł w pierwszej połowie? Nie. Mądrzejszy od trenera jest. Aha. Także... Konflikt jednym słowem. No nie konflikt, jeżeli tak się odzywa, to niech sobie znajdzie nowy klub. Tak się nie będzie. Dzięki. Kto zasłużył na wygraną? Tak, no w 50% tak my, no i w 50% wy, no tak, końcóweczka należała do was, cały mecz dla nas, tak. Stało się jak się stało. Sam poziom. Podejrzewam, jaki jest sprawiedliwy poziom. Dobry boisko. Ale na trybunach pojawiały się głosy, że podwórkowa kopanina. No, ten, kto ma pojęcie o grze w piłkę, na pewno tak nie powiedział. Powiedzieli to ludzie, którzy się w ogóle nie znają, ani nie znają. Wynik najbardziej sprawiedliwy, tak. Dlaczego pan nie grał? No, nie chciałem grać. Kontuzja? Nie. Względy sentymentalne do starego klubu? Tak. Tylko o meczu. No mecz walki wyrównany w miarę. Remis myślę, że nikogo nie krzywdzi. Sprawiedliwy podział punktów. Praca arbitrów? No, główny Cienkawo, nie Cienkawo. Cienkawo. Pomyłka za pomyłką. I w jedną, i w drugą stronę. Nie ma co mówić, że kogoś skrzywdził, tylko i w jedną, i w drugą się myli.